teraz pakowanie prezentu. Mistrz pakowania Ewelinka robi dobrą robotę. Zaraz się okaże. Oczywiście wszystko przed, w tajemnicy przed Oliwią, bo jeszcze jest w szkole. Tosia nam pomaga. Chodź Tosia, pomagać nam pakować prezent. Dobry piesek, zawsze z nami. Na ciekawy jestem miny Oliwii, jak zobaczy ten prezent. Ja też. Witamy Was serdecznie. Witajcie. Dzisiaj u nas szczególny dzień. Urodziny Oliwii. Oliwia kończy dzisiaj 13 lat. No i w związku z tym planujemy zrobić Oliwii prezent, ten taki jej wymarzony prezent. Zawsze chciała zmienić swój wykrywacz metali, na którym obecnie pracuje, na inny model. No i zastanawiamy się, czy po prostu to jest ten czas, czy jeszcze może chodzić na starszym modelu, czy no po prostu zrobimy jej prezencik i dostanie to, co sobie wymarzyła. Ewelinka ma uczucia mieszane, bo uważa, że... No uważam, że na tym, co chodzi, jeszcze by jej posłużył i to długo. A na model, który wejdzie teraz obecnie, to już będzie taki bardziej zaawansowany, który też jej posłuży wiele lat. Natomiast no, jest dopiero dziewczynką 13 lat i no, już chce tak wysoko jakby sięgać po kolejny wykrywacz metali, po kolejny swój wykrywacz metali. Ja jadę po tort. Ja robić obiadek. I po tym wszystkim, po tych konsumpcjach naszych, będzie rozpakowanie prezentu, a później uciekam też z Oliwią jeszcze na wieczorne poszukiwania na plaży. Dziewczyny skupione przy obiedzie. Dzisiaj urodzinowy obiad Oliwii. Skromny, ale za to smaczny. Jej ulubiony. A ulubiony. Oliwia, co sobie zażyczyła dzisiaj na obiad? Carbonara. Carbonara. Makaron. Z sosem i... Z kurczakiem. Z kurczakiem. No to dzisiaj na wypasie mamy, aby takie urodziny codziennie były. A później po obiedzie co? Tort i prezenty. Pewnie nie możesz się doczekać, co? No, ciekawe, czy zasłużyła. Nie wiem, to się okaże. Na prezent, który czekała dłuższy czas. Ciekawe, czy wie, co to jest. Cisza. Prezent to prezent. Sosem carbonara, makaron. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A to Olivia! Teraz i teraz życzenie. Najważniejsza sprawa. Brawo, Hania! Brawo! Brawo! A teraz kto pierwszy? Ja. A kto będzie kolejny? A teraz będziemy degustować ten pyszny torcik. Przynieś. Siadaj, siadaj. Nóż przynieś. Poczekaj. Idziemy po nóż. Ja tutaj pokażę, jak wygląda ten torcik. Hania, ty chyba byś cały zjadła ten tort, czy nie? Łasuch. Łasuch. Wyobrażam sobie, jak to smakuje. 13 urodziny. Tyk. I łyżkę. Dla mnie to będzie. Dla mnie to zawsze jest mało. Teraz masz odspad. Babcia... Nie, to ciasto jest takie miękkie, że się nie da. Zobacz. Babcia Zofia, matki, to jeszcze można wziąć. Pod put. A, babcia ma Zofia. Dla kogo pierwszy? Dla mnie. Jagodowy torci. Smacznego, Hania. Dziękuję. Teraz dla Oli. Taki? Najpierw odwiedzę, jak się nam. Czuję. Teraz, kochani, dla ciebie. Dla mnie. Taki na pół? A ja wyglądam tak koło łasucha. No nie. Taki? Tak jest. Ale malutki. Jest i dla mnie.
Smacznego, Ewelina, dziękuję. Smacznego, Krzysztof. Smacznego. Oli, prezent dla ciebie mamy, przygotowany. Urodzinowy oczywiście. Otwieraj. Tak się cieszy. Nie, jest to koń, nie. Nie zmieści się. Koń ci się nie zmieści jeszcze w pokoju. No. Musisz, tak pięknie zawokowałam. Co to jest? Jak myślisz? Chcę ją wykrywać? Co? No nie wiem, zobacz, co to jest. Co to za prezent? Piękny. Twój wymarzony Simplex. Właśnie go chciałam. No to go już masz, już jest twój. Serio? Pyk i pyk. Wow. I zobacz. To jest promopak, w zestawie masz od razu propointera, czapeczkę i słuchawki bezprzewodowe. Zawsze chodziłaś, słuchawki to lubisz, bo z grami ci się kojarzą. O kurde. Dobra. Może jakieś dziękuję czy coś? Nie trzeba. Dziękuję, jesteście najlepsi. To Emina bezsenna. Zresztą co ja ci wyciągam, przecież twój prezent nie. Ale to już z przyzwyczajenia. Już nawykowo. Dzisiaj go złożymy i pójdziemy na plażę. To będziesz miała możliwość trochę potestowania tego wykrywacza. Zapoznasz się przede wszystkim z pracą tego dekontora. Pachnie nowością. Bo jest nowy. Cewka. No widzisz, to jest ładna, nie takie jak ty masz. Takie. Już... No mama, wiesz, po mnie odziedziczyła wykrywacz. I... Do tego podniszczone, bo 10 lat z niego korzystałem. Ty masz zupełnie... Ale śmigam, nie narzekam. Nóweczkę. Zadowolona? No. Także proszę, to dla ciebie. Rób i czyń... Znaczy, czyń swoją powinność, szukaj z detektorem. Skarbów. A ma fajne tutaj takie. Nic się dobrze użytkuje. Chcesz mi może pokazać, jak on działa? Zasada działania jest prosta. Tym klawiszem wybierasz sobie programy fabryczne, pole, park, park 2, plaża, wszystkie metale. Tą strzałką wybierasz czułość, dostrajasz go do gruntu i szukasz. Naprawdę to jest bardzo prosty i intuicyjny wykrywacz i do tego bardzo zaawansowany. Także powodzenia, wszystko przed tobą. Dziękuję bardzo. I mamy pierwsze znalezisko na plaży Suskiej. Jakieś stare 50 groszy. Stare, wytarte. Z zeszłego roku. Także. Mamy 50 groszy i mamy towarzystwo, które idzie do ciebie. Zobacz. O Boże. Nie bój się. Taś. Weź go, nie wołaj. Nie Jezu, bój się, on ci nic nie zrobi. Jezu. On jest bardzo fajny, bo jest naprawdę głośny, a ja lubię, jak jest wykrywacz głośny. No ale teraz masz też słuchawki, także tak, będziesz i tak musiała lepiej. Te tony ściszać, bo uwierz mi, on jest tak głośnym detektorem, że będzie ci dokuczał cały czas, nie? No, ale tak czy siak bardzo polecam. Jest super, naprawdę. To widzisz, to masz fajny prezent urodzinowy. No, super prezent. Oliwa sobie idzie do mnie, a zobaczcie, co jest w tyle, kto podjechał na plażę. O. Tu jest kapsel, nie? Tu widziałem, tu sobie leżał. Dzisiejszy nasz dzień urodzinowy dobiega końca. Chcielibyśmy się z Wami pożegnać. Co? Był tort. Był pyszny obiad. Były poszukiwania. Nie obać, słodko. Słodko było? Hania słodka dupka zjadła dwa kawałeczki torta. Toszka urodzinowy. Też słodka. Toszka nie jadła. Nie? Toszka jadła. Także dzisiejszy dzień Toszka malowała spędziliśmy na rodzinnie, na poszukiwaniach i na wesoło. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że nas oglądaliście. Zostawcie subskrypcję, lajka, oczywiście i komentarz. I co jeszcze? Dzwoneczek, Hania. Dzwoneczek. Dzyn. To! Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!